dzień dobry kochani. Powiadomienie. W bramę. Idę na podwórko, które jeszcze trochę się okaże, że tak jak w Jeruzalu jest przy sklepie słynna ławeczka chłopaków z Rancho, tak samo się może okazać za jakiś czas, że jest to słynna ławeczka Krycika. Tylko czy nie trafię, zobaczymy. Poczekajcie, cwany jestem bosolasko, pomaga mnie. Matko, dzisiaj jestem w takim szoku trochę, powiem wam szczerze. No nie, ale ono chyba tu bardziej mi się wydaje, że będzie, co? Czy nie tu? Tak, dobrze. Dobrze idę. Dobra, bo z ogółu ktoś mi pomaga, ale dzisiaj trafiłem, tak, tu słynny wieszak, nie, jak ktoś mówi hamak, nie. Zapomniałem, jak to się nazywa, nawet filmik właśnie zrobiłem, jak na nim siedziałem. Trzepak, no. Tak. Podwórko właśnie tu na tyłach, na kościuszki. Witajcie, witajcie, kochani. Dzisiaj postanowiłem się z wami podzielić. Tak, tam przydał mi się jakiś stolik, prawda? Parasol taki i to był taki kącik Krecika. No, redaktora Krecik, przepraszam. Dzisiaj będę poważny, bo kochani, bardzo mi coś miłego spotkało. Aż mnie zatyka, powiem szczerze, zaschło mi w gardle. Zrobiło mi się tak bardzo miło, bo dostałem bardzo, nie dość, że miły komentarz, to jeszcze do tego wreszcie trafiłem drugi raz na osobę, która właśnie jest ciekawa świata moimi oczami, jest ciekawa, jest otwarta na to, żeby z punktu widzenia innych ludzi właśnie spojrzeć na dany teren, prawda, jak to wygląda. I puszczę wam kawałek tutaj, znaczy kawałek, puszczę wam całość z elbląskiej strony. Tylko nie będę puszczał mnie nazwiska, ponieważ, poczekajcie, to nie jest na YouTubie komentarz dany, tylko dany na stronie innej. O, nawet gołębie przyszły mnie słuchać. Nie wiem, czy je zobaczycie. Poczekajcie, może je zobaczycie. One gdzieś tutaj sobie po tej szarej trawie gdzieś tam sobie chodzą w ogóle, ale dobra, załączam telefon. 15. Ekran blokady. No i jestem w szoku, nie? Poczekajcie. Wyświetl więcej. A, i uwaga. Już wam puszczam. Super. Każdy przejaw aktywności jest godny rozpowszechnienia. Twarz przesyłająca całusa dla babci. Jednak masz szansę i nas widomych czegoś nauczyć o naszym mieście. Jeden z kolejnych filmików winien traktować twoje postrzeganie świata Elbląga. Nie widzisz oczyma, ale masz inne zmysły, słuch, powonienie, dotyk, czujesz podłoże i inne. My jesteśmy od dawna na to ślepi. Pokaż nam świat prawdziwy, o którym zapomnieliśmy. Gdzie cuchnie, a gdzie pachnie. Jak słyszysz drogi i domy. Jak rzęzi pod stopami i jak pomagają ci, przeszkadzają płytki chodnikowe z wypustkami przy krawężnikach na przejściach. Na dworcu PKP też się orientujesz, ale jak? Zamknąłem oczy, wszedłem do budynku dworcowego i ogarnął mnie strach. Pokaż i komentuj w filmikach świat prawdziwy tobie, a nam zapomniany, bo porzucony. Na załączonym zdjęciu jest speaker w trakcie komentowania meczu piłki ręcznej. Nakręć film i ty go skomentuj, zrelacjonuj. Widok poziomy. Bardzo dziękuję jeszcze raz, panie Andrzeju. To słuchajcie, dałem na stronę na Facebooku. Może być zdjęcie przed... O. O. Dziękuję, moja babunia przesłała kawę. Także, proszę babciu, dziękuję za pozdrowienia, prawda? Tak, bo ci przesłałem. Dziękuję bardzo. Tak. No i co, przeszła babciu za tobą twoje gołębie, nie? Tak. Co? Chodzą, babciu? Tak, chodzą. Widać je? Zobacz, widać je? Widać? Widać. Zobacz. Teraz. O. Proszę. I to jest mega piękne. No więc wracając do tematu, ja sobie siądę, tylko... Ale słuchaj. Tu mam kawę. Nawet i kawkę. Co? Proszę. Na pić? Pokaż.
Dziękuję. I właśnie to jest ta, ten piękny moment, gdzie postaram się nie wrócić na tą ławeczkę skrzywa, nie, babciu? No bo to jest, babciu, ja jestem pokrzywiony i ta ławeczka jest pokrzywiona, no co to poradzę, no. Już takiego masz wnuka, no. Może bliżej raz mnie. Co? Babciu, to może... Nie wiem, gdzie ją ułożyć, gdzie ją postawić. Dobrze będzie, babciu, tylko zabieram telefon. Jak będzie, tak będzie, tak? Dlatego na dwór wolę ten kubek stanowczo albo złoty, albo, albo różowy, bo generalnie to jest tak, że wiesz, rozumiesz? Biały. No. Już, babuniu, poczekaj chwilkę. Teraz tak, i teraz... Dobrze. I to jest na stronie, kochani. Damian Mickiewicz. Czyli ja. Damian Mickiewicz. Posty. Damian Mickiewicz. Poczekajcie, bo przesuwam palcami. Elbląskie pogaduszki. Rozmawiamy o wszystkim i o niczym. Dobrze. Dobrze. Elbląskie pogaduszki. Rozmawiamy o wszystkim i o niczym. Jeden łączę, przycisk. Tak, rozmawiam o wszystkim i o niczym. I widzicie, dlatego tu przesłałem. Dziękuję administratorowi. Za to, że pozwolił. Witajcie, kochani, dzisiaj robiłem film jako osoba, przypominam tylko, niewidoma, ale robiłem oczami mojej babci, tak trochę w pigułce. Elbląg, zapraszam do oglądania, dla każdego coś ciekawego, pozdrawiam, kochani, miłego wieczorku wam życzę, fantastycznie. Tak, czuję się fantastycznie, teraz już przekładam na mnie i tu wysłałem jeden z filmów, właśnie Elbląg w pigułce, między innymi. Witajcie, kochani. Tak, proszę. Patrzcie. Udostępniony link youtube.com Elbląg w pigułce, zafascynowany kościoły, szkoły i niespodzianka kratka kościół kratka Elbląg, niespodzianka F4. Jezu, ja w takich chwilach jestem happy. Tak właśnie do tego, między innymi to dla pana Andrzeja tym razem, do tego właśnie dążyłem przez całe moje życie. Od prawie 3 lata mam kanał, będzie teraz 2, przepraszam. Kłamstwo, 26 czerwca, do tego, żeby właśnie pokazywać właśnie świat właśnie z takiej strony właśnie, co gdzie, jak wygląda, jakie są udogodnienia. Ja nie należę do osób, które narzekają, ale też jeżeli cokolwiek mi przeszkadza, to ja wiem, że to będzie komuś też przeszkadzało, tak? Jak na przykład, nie wiem, tu między piechoty a Kościuszki, piesze piechoty od Bema się wchodzi, często tak parkują, że naprawdę ledwie można się zmieścić. Już nie chodzi o to, że ja nie widzę, jest mi ciężko. Nie, no bez przesady. Bo to trzeba zwracać uwagę na wszystko, jako osoba niewidoma po drodze. Ale to jest szczyt chamstwa. Jak ma teraz przejść osoba, przejechać osoba na wózku, czy osoba, która generalnie, nie wiem, jedzie nawet z wózkiem i z dzieckiem, z dwiema torbami, zakupami. Chodnik chyba jest dla ludzi, a nie dla samochodów, tak? Generalnie rozumiem parkowanie gdzieś tam, kawałeczek połową na chodniku, bo ten chodnik jest duży, ale nie zajmować chodnik, któregoś nie wam pokażę. Zrobię filmik, a potem generalnie tutaj dam poniżej linka. Właśnie. No bo to jest naprawdę bardzo, bardzo nie fair. I wtedy takie sytuacje mnie wkurzają, tak? Ale o sytuacjach, które mnie wkurzają, kiedy jestem czepliwy, to opowiem innym razem. Także... Jejku, jeszcze raz bardzo dziękuję za to i jest mi bardzo niezmiernie miło i właśnie dobre, fajne spostrzeżenia. Czy ja chcę komentować? Tak, no nie interesują mnie na pewno mecze, nie interesują mnie tego typu rzeczy, więc się nie znam. Ja prędzej mogę komentować na przykład, nie wiem, jakieś tutaj skoki albo może wyścigi koni bym prędzej, jeżeli bym chodził na owe, takowe, tak? Ale nie jako po prostu coś, na czym się nie znam kompletnie, no bo to też takie było takie, że czegoś się nie czuję sercem, duszą, czymkolwiek, tak zwał jak zwał, no to się nie powinno tego robić, tak? I ja wiem, że dla pieniędzy, ale ja już taki jestem, że ja jeżeli robię jakiekolwiek filmy, to spontanicznie i to najlepiej wychodzi. Dzisiaj nawet napisałem do jednego pana, który fajne filmy robi o koniach. I on tam był zestresowany, on tam widać było, że był spięty, co chwila tam coś zacinał się. No i ja powiedziałem, że kolego sympatyczny youtuberze, bardzo fajne filmy, dziękuję, że tą tematykę wyciągasz, dziękuję, że omawiasz pewne rzeczy nam. Natomiast rzeczywiście potem
masz takie komentarze, jakie masz od ludzi, bo sam jest spięty, wysyła negatywną energetykę, a w związku z tym natrafia na ludzi, którzy zaraz są podirytowani i komentują negatywnie, tak? A potem taki redaktor Krecik musi komuś dowalić pod komentarzem, bo ja tego chamstwa, kurczę, po prostu nie lubię, tak? Nie lubię coś do kogoś na coś do czegoś zmusza. I tak samo nie lubię, jeżeli nie wiem, no ktoś mówi, ej, ty nie rób filmów, bo się nadajesz, bo coś tam. Nie, po prostu to wszystko przemyślane na spokojnie, bez stresu, bez spinki. Ale jeżeli czuję się stresowany, rzeczywiście lepiej odłóż ten film. Moje nieraz niektóre filmy ja robię i mi się osobiście nie podobają i mówię, no nie będę go wysyłał, bo skoro mi się nie podobają, to zaraz się natknę, prawda, na kogoś, komu też się nie spodoba, a więcej nam się czy nie podobają niż podobają, w związku z tym, bo tak jesteśmy ustosunkowani jako w ogóle Polacy, a w związku z tym zaraz bym miał jakieś komentarze chore, głupie, niepotrzebne, a mi tam to około naprawdę duszy wisi, tak jak powiedziałam, koło dupy mi to wisi, te negatywne komentarze, ale okej, wszystko pięknie, ładnie. Co, babciuś? Głupki. Dawaj mi teraz. Zobacz. To jest piękna chwila. Czekaj. No, babciu, pokaż. O, tu. Tak. O. Widać. A to mi koło dupy nie wisi akurat. Najpiękniejszy moment w życiu. W ogóle dzisiaj jest taki piękny dzień, bo dzisiaj minąłby rok, jak nie palę, tak naprawdę. Rok temu przestałem, 5 miesięcy później zacząłem palić. No i teraz już od 7 znowu nie palę. Widać? Z ręka mi się trzęsie chyba. Babciu, widać? Na kierunku. Widać, tak. Ale wcinają. Paczek, zlatują się już teraz. Było więcej. Jak ja poszłam, to też poszły, a teraz zlatują się, bo już 2, 4, 6, 7 jest. Nie, boli się. Bo oni są takie pszczone, tak. Widać. Tak, to już teraz wystarczy, tak. Już widać, no, to bardzo ładnie widać. No dobrze, babciu, fajnie. To dobrze, masz. Ty, cholery przyleciały z góry. Słyszycie? Tak. Ale, zlatują ale, się, ale bitwy, są, ale tak, zaraz wam pokażemy. Boją. Ale one się boją ludzi. Tutaj jakby wskoczyli, to by 5 minut nie było. Babciu, widać przez telefon, widać? Tak, na kieruj. Widać, tak. Aha. To już dosyć masz, bo jak... Babciu, tutaj fasolowo jadłaś? A co to? Babciu. Nie, tak. A na powietrzu jesteś, to możesz, nie? Babciu, jejasz, tak? Babciu! Tak. Powiedz przepraszam. Powiedz przepraszam, że wiercą. Widzicie, bezsenny uśmiech. Zobaczyć uśmiech mojej babci, to jest. To ja łapię. Tak. Skończę z tym nagrywaniem. Nie pierdź, babciu. Babciu, to masz na każdym. Pokaż jeszcze. No pokazuj, no. No to już cały czas tak. Te gorąbki w tym samym miejscu. No to musimy babciu zmienić, babciu musimy wywieźć gdzieś indziej i sfilmować. No to wyjdzie, a one za tobą. Nie, mi się będą bawić, one tylko, widzisz, one tu są, bo ty jesteś. Tak. To jest niesamowite, to zobaczcie, że one, nie dziecko. Widać, że one jednak patrzą na babcię, na mamę. Tak. Wzrokowo je znają, widzą kto karmi i ich może nawet tu nie być w okolicy. A tylko wy otworzycie drzwi, tak. One się zlatują. One mogą być po drugiej stronie nawet piechoty nieraz. Gdzieś tam na blokach siedzą. Tak. Zobaczę tylko, słyszą dźwięk drzwi, tak. Czy już nawet kraty, bo jest specyficzna. Tak. I kotary nawet, bo otwierasz i wtedy po prostu nam ślecą, tak. Po prostu. Mhm. My nie możemy wyjść. My widzimy tu już one. To dobrze. To dobrze w takim razie. No właśnie, wy macie jakieś zwierzątka? Dokarmiacie jakieś zwierzątka? Właśnie, to jest piękne, to jest już najpiękniejsze właśnie. I tak serce ma zwierzęta, ale daje dużo radości. No i podwieczorek już był. Idą do południa też. Tak. Chyba wczesny na podwieczorek, tak? No też idę na podwieczorek, tak. Na razie. No. Dziękujemy. No. Tak, także ja, kochani, będę dzisiaj kończył. Już wszystko, co chciałam, to wam powiedziałem. Dzień dobry. I generalnie jeszcze raz dziękuję za miłe komentarze, dziękuję za wsparcie psychiczne, bo dzisiaj miałem taki dzień, że już tak mówię,
Boże, to nie ma sensu i w ogóle. Nawet się oglądałem jednego youtubera, który akurat no, ma parę dni kanał, słuchajcie, i sytuacja, gdzie no, dzięki swojej dziewczynie tak naprawdę ma kanał, już tam ileś tysięcy oglądalności, ale zarazem no, okrzaniłem go, bo, no, bo zrobił coś takiego niefajnego i pierwszy raz w życiu kanał odsubskrybowałem. Odsubskrybowałem, bo pewnie rzeczy mi się nie podobają. Ja rozumiem bycie gwiazdą, a też nie kosztem kogoś i zmuszaniem kogoś do czegoś, po to, żeby więcej oglądalności, bo mnie oglądają dzieciaki. Ja jestem zwariowany, jestem trzepnięty, ale nie tak, że będę zmuszał kogoś do tego, żeby, nie wiem, ktoś pił coś ostrego, bardzo ostrego, bo co? Bo dzięki temu będzie fajniej, będzie więcej lajków, mam kogoś do czegoś zmuszać? No nie, to jest chore, beznadziejne i głupie. Jeżeli coś takiego głupiego bym dwaj powiedzieć mi, po prostu Damian, wiesz co, kreciku, wiesz co? Ale to jest, wiesz co, to było niepotrzebne, to było takie trochę głupie chyba, wiesz, także w ten sposób. Mówię, mogę ja się wygłupiać, mogę skakać, mogę coś tam robić, okej, okay, ale nie to, żeby kogoś krzywdzić i zmuszać do czegoś, do odpowiedzenia na jakieś pytanie, gdzie ta osoba nie może na pytanie odpowiedzieć, bo nie może z pewnych względów, i ja to rozumiem, bo nie na wszystkie pytania możemy odpowiadać i chcemy, tak, ale no właśnie, to jest dla mnie takie trochę... No nie fajnie, ale młody człowieczek, więc fajnie, że się rozwija. No i tyle po prostu, no. A ja się wolę swoim takim rozwijać. No. Coś tu stoi? Jaki cień widzę? A ty jeszcze stoisz? Ale ich się naleciało teraz. Patrzcie na gołębie. Z 15 chyba. Ja ci pokażę. To nie są. O kurczę. A jak gruchają. Teraz szukają to cały. Tak, bo teraz taki okres. A jak gruchają? Tak, słuchaj, tak. Posłuchaj. Mhm. Widać. Widać, już odlatują. Odlatują już, ale tak. Zostańmy razem, no, zostańmy razem. Trzy tylko zostały. Ja i ty. Zośka, ty się uspokój. Zostawcie Zośkę w spokoju. Oczywiście, babuniu, no, co to ma być? Dziękuję, ale to niech będzie, tak? Dobrze, dziękuję, babciu. No, także, no właśnie, taki jestem. Właśnie nie wiem, ten film się nazwać, ale jestem. Ale jestem. Ale jestem. No, na razie, babciu. A te jak chodzą, gruchają za tą babcią. Tak, najbardziej mi się marzy właśnie gdzieś między zwierzętami nakręcać filmy właśnie w jakichś ośrodkach agroturystycznych, czy nawet z egzotycznymi zwierzętami, ale bardziej właśnie ich to jak one mnie spostrzegają, to jak one na mnie reagują, tak? Generalnie i moje też reakcje, to jest mega. Dobra. Kończę. Także wysyłam wam filmik gołąbki pokoju. No i miłego dnia życzę. Pa! O matko. No. Jakoś tak mi dobrze, tak mi lżej dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz, bardzo dziękuję. Zatrzymaj.